Dzień dobry ponownie. Witamy ponownie na dziedzińcu Starego Browaru. Szanowni Państwo, mamy lato. Mamy lato, a szczególnie Panie, ale z tego co wiemy, to i Panowie już w tej chwili też. Dbamy o to, żeby depilować swoje ciało. I dzisiaj właśnie w tej chwili tym tematem się zajmiemy. Naszym gościem jest Pani Paulina Poczta. Bardzo serdecznie witam Panią dzisiaj witam w naszym programie, która jest właścicielką firmy Cosmo Medical, firmy, która właśnie profesjonalnie zajmuje się tym, żeby ta depilacja laserowa, która jest coraz modniejsza i która jest coraz częściej wykorzystywana przez nas wszystkich, była wykonywana profesjonalnie i żebyśmy po takim zabiegu, po pierwsze, pozbyli się tego, czego pozbyć się w czasie depilacji chcemy, a poza tym, żeby było to przede wszystkim dla nas bezpieczne. Firma Cosmo Medical powstała w 2014 roku, a więc rzeczywiście to doświadczenie, panie, które wykonują zabiegi, mają ogromne. Pani Paulina, oprócz tego, że wykonuje te zabiegi, jest jeszcze wykładowczynią, jest autorką wielu artykułów do specjalistycznych czasopism, a dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, jak taką depilację najlepiej zrobić. Ale może zaczniemy od tego, czym, pani Paulino, przede wszystkim jest ta depilacja laserowa. Czym ona jest tak naprawdę, bo nie wszyscy wiemy, czym ona jest i dlaczego właśnie tę metodę depilacji powinniśmy przede wszystkim stosować. Depilacja laserowa jest to jeden z najbardziej popularnych zabiegów w dzisiejszych czasach. Dużo Państwa zgłasza do nas takie formy zabiegu, z tego względu, że jest najbardziej skuteczna. Po zakończeniu sesji terapeutycznej, dobrze wykonanej przede wszystkim, w dobrych odstępach, Panie mają rewelacyjne efekty. Znikają różne problemy, wyrastania włosów, codzienne golenie już przestaje być też dyskomfortem. Jest łatwiej, przyjemniej i przede wszystkim wygodniej dla pań, ale też i panów, bo też do nas się zgłaszają. Bardzo popularne są strefy pach, torsy, plecy. Te trzy obszary naprawdę są częstym zabiegiem w naszym gabinecie. I rozumiem, że panowie przychodzą również do państwa i można powiedzieć, że ta nowa moda, która każe panom pozbywać się z pewnego opłosienia, u pań tę modę można zrealizować i można być modnym mężczyzną w tej chwili. Tak. Zauważacie panie taką tendencję, że tych panów jest coraz więcej? Tak, jest coraz więcej, ponieważ ta moda idzie do przodu i panowie na siłowni też po prostu odkrywają strefy, czy pachy, czy też inne okolice ciała i wychodzi taka sytuacja, że często się golą i mają dużo podrażnień sami w domu. Dlatego też zgłaszają się do nas. Też w momencie, jeżeli wychodzą problemy bardziej wrastania włosów, zgłaszają się do dermatologów, a my współpracujemy z jednym z Poznania z panią doktor, która też sugeruje, żeby iść na depilację laserową i po prostu pozbyć się tych włosów raz, a skutecznie. W takim razie pytanie dosyć istotne. Czy wszyscy możemy zgłosić się na taką depilację laserową, a może są jakieś przeciwwskazania do tego rodzaju zabiegu? Jeżeli tak, to jakie? Przede wszystkim przeciwwskazania są dla każdego, bo przeciwwskazania dla każdej klientki, która do nas przyjdzie, klienta, są głównie leki zażywane, światło uczulające, zioła do picia, dziurawiec, pokrzywa, skrzyp polny. To znaczy rozumiem, że wtedy, kiedy się używa tego rodzaju ziół, należy zatrzymać przyjmowanie takiego, czy to leku, czy zioła, jak wcześniej, przed przyjściem do państwa? 2 tygodnie przed, tak samo antybiotyki 3 tygodnie, sterydy również 3 tygodnie przed, ostatnia tabletka. U nas w firmie bardzo sumiennie dokonujemy wywiadu z klientem. On czuje się wtedy bardzo bezpiecznie, jest przepytany wzdłuż i wszerz, można powiedzieć, z tego względu, że dochodzą w braku wywiadu dochodzą powikłania typu poparzenia, czego u nas się nie spotyka ze względu właśnie na to, że są te przeciwwskazania wykluczone. To rozumiem w takim razie, że pierwsza wizyta to jest wizyta konsultacyjna. Państwo przepytujecie osobę, która chce do Państwa przyjść. Wykluczamy te wszystkie sprawy, które przeciwwskazaniem są do wykonania zabiegu. Osoba przychodzi do Państwa i taki zabieg wtedy bezpiecznie wykonujecie. Ewentualnie tak. Jeszcze, przepraszam, że się wtrącę, bardzo jeszcze proszę. Ewentualnie próba laserowa, która też nam dużo da i pokaże, jak reaguje skóra. Bo każda skóra, każdy
klient, każda klientka inaczej ta skóra odbierze ten zabieg. Proszę mi powiedzieć, ile takich zabiegów należy wykonać, żeby rzeczywiście można było powiedzieć, że pozbyliśmy się niechcianego obłosienia? Dla każdego klienta 5 zabiegów to jest taka baza i podstawa. My wykonujemy co 6-8 tygodni odstępy pomiędzy zabiegami. Po zakończeniu 5 zabiegów wtedy decydujemy. Im jaśniejszy włos, tym jest niestety więcej zabiegów. Im ciemniejszy jest więcej barwnika, czyli melaniny, tym szybciej reaguje po prostu na zabieg włosy i są usuwane i szybciej po prostu mija ten okres. To w takim razie pytanie, czy bardzo jasne blondynki albo osoby o siwych włosach również mogą przyjść do Państwa i poddać się takiemu zabiegowi? Czy to jest jakieś przeciwwskazanie? No właśnie, tu jest przeciwwskazanie. My odmawiamy, jeśli chodzi o siwe włosy, ze względu na to, że wykształcenie i wiedza mówi nam, że po prostu siwy włos jest pustym włosem, bez barwnika, bez komórek melaniny i nie zareaguje na jakikolwiek system depilacyjny, jakimkolwiek laserem, więc tutaj dla nas to jest przeciwwskazanie, a blond tak samo. Jeżeli są ciut ciemniejsze i jest kontrast, można spróbować, ale uprzedzamy Panie, że będzie to więcej sesji niż 5 spotkań. Rozumiem, ale jest to możliwe, żeby pozbyć się również bardzo jasnych blond włosów. Proszę mi jeszcze powiedzieć, ponieważ są w tej chwili w sprzedaży różnego rodzaju takie maszyny cywilne, powiedzmy, tak, do pozbywania się włosów. Czy one są równie skuteczne jak zabieg w gabinecie? Powiem tak, domowe techniki usuwania włosów są mniej skuteczne niż w profesjonalnym gabinecie kosmetologicznym wykonywanym przez kosmetologa. My pracujemy na systemach firmy Lumenis. Jest to amerykańska firma, która tutaj posiada systemy medyczne z atestem FDA. I tutaj możemy też depilować panie, które mają jednostkę chorobową taką jak hirsutyzm, czyli to są silne, mocne systemy. W momencie, jeżeli panie zakupują sobie dostępne dla każdego klienta lasery domowe, no to są to słabe i działają tak naprawdę jak depilator świetlny. I rozumiem, że taki proces depilacji wtedy trwa... No, nieskończoność zapewne. Nieskończoność, włosy są lekko osłabione, ale każde zostaną po prostu z powrotem widoczne i będą odrastać. No mamy letnie studia i w związku z tym moje pytanie, czy lato to jest dobry moment na to, żeby się takiemu zabiegowi poddać? To znaczy, są partie, które są narażone na słońce, typu twarz, panie, które mają nadmierne obłosienie, wąsik, broda, muszą poczekać z tym do jesieni. Jeśli chodzi o partie bikini, pachy, jak najbardziej my wykonujemy tego typu zabiegi, ze względu na to, że to są obszary, które mogą być zasłonięte. Panie po pierwszym zabiegu już czują komfort braku golenia się przez okres 2 do 4-5 tygodni i też na wakacjach mogą sobie odłożyć maszynkę w kąt, już po jednym zabiegu, skutecznie wykonanym. Tak, to komfortowe jest rzeczywiście, dokładnie, jeżeli można nie myśleć o rzeczach na wakacjach, o których myśleć nie powinniśmy. Wiem, że Państwi też udziela różnego rodzaju porad. Wiem, że na Instagramie jesteście Państwo jako Cosmo Medical Polska i tam można dowiedzieć się wielu rzeczy o działalności. Wiem, że Pani właśnie osobiście jako mama kosmetolog udziela różnego rodzaju rad dotyczących m.in. również depilacji laserowej. Pytanie, czy ci z Państwa, którzy posłuchali dzisiaj o depilacji laserowej, ale mieli różnego rodzaju pytania, mogą się do Pani właśnie na Instagramie, na ten profil, który nazywa się Mama Kosmetolog, zwrócić z tymi pytaniami? Jak najbardziej. Cosmo Medical podkreśnik Polska to jest konto firmowe, aczkolwiek ja stworzyłam konto osobiste, prywatne, gdzie mieszam trochę prywatności połączone z dzieci, z moją pasją i macierzyństwo jako mama i konik kosmetologię. Dużo pań się do mnie odzywa, jeśli chodzi o jakby szereg pytań odnośnie depilacji laserowej, ale też nie tylko, bo my się też również zajmujemy zabiegami odmładzającymi, frakcyjnymi zimą, również zamykaniami naczyń krwionośnych na twarzy, na kończynach dolnych, jak i również stosujemy też zabiegi
Także tutaj jak najbardziej odpowiadam na wszystkie pytania, nie ma problemu. Bardzo mnie cieszy, jak panie też dopytują, bo też później jak się spotkamy w klinice, możemy bezpiecznie dojść do zabiegu i też wiedzą, jak się przygotować. To jest bardzo istotne, żeby dobrze się przygotować i o tym wszystkim dowiecie się państwo między innymi na Instagramie. Też możecie wejść na stronę kosmomedical.pl. Tak. Tam dowiecie się państwo wszystkiego, w jaki sposób można trafić do profesjonalnej firmy, która zajmuje się między innymi depilacją laserową, a jak słyszeliśmy również po lecie, jeżeli będziecie państwo mieli jakieś przebarwienia, to również z tym problemem firma Kosmomedical państwu pomoże. Bardzo serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy wszystkich panów i wszystkie panie do Kosmomedical. Naszym gościem była pani Paulina Poczta, właścicielka firmy Kosmomedical. Firma znajduje się w Poznaniu i bardzo serdecznie zapraszamy do tej firmy, żebyśmy przez całe lato mogli się czuć bezpiecznie, zdrowo i bawić się cały czas na wakacjach, nie myśląc o rzeczach, które są na tych wakacjach nieistotne. A teraz zapraszamy państwa na nasz kolejny punkt, na nasze kolejne spotkanie. Będzie w tej chwili trochę rozrywki. Spotkamy się z ukulele. Ukulele, które ubilać będzie nam czas. Jeszcze raz serdecznie pani Paulino, dziękuję za nasze spotkanie. Również do zobaczenia. Dziękuję.